Cześć, nazywam się Krzysztof Król i na dzisiaj mam dla ciebie dwa fantastyczne nawyki, które już zmieniły moje życie. Chcesz, żeby zmieniły twoje życie? Zobacz ten film! Obydwa nawyki są związane z jednym człowiekiem. Z jednym człowiekiem, z Holendrem o imieniu i nazwisku Wim Hof. Wim Hof, od jakiegoś czasu zacząłem stosować właśnie dwa nawyki, które on wymyślił, które on poleca, no i moje życie zmieniło się na lepsze. Pierwszy z nich to są techniki oddechowe. Jak technika oddechowa Wim Hofa zmieniła moje życie? No przede wszystkim mam dużo więcej dzięki temu energii, dużo lepsze skupienie na tym, co robię. Ale najważniejszy element tej techniki to jest to, że za każdym razem, kiedy ją wykonuję, czuję, jakbym po prostu zresetował swój umysł. Czyli nieważne, czy jestem smutny, zły, czy się czymś martwię i tak dalej, po wykonaniu tych oddechów jest jak reset po prostu. Tak jakbyś komputer, który wolno chodzi, ma otwarte mnóstwo programów i tak dalej, po prostu wyresetował, włączył albo wręcz zainstalował na nowo Windowsy i wszystko działa pięknie. Także chcę od razu, żebyś spróbował, drogi widzu tej metody, zajmie ci to kilka minut, a zobaczysz sam, jak zmieni się twoje samopoczucie, skupienie, jak zmieni się twój stan mentalny. Więc startujemy! Okej, więc relaksuj się, usiądź sobie wygodnie albo połóż się, możesz mieć oczy zamknięte bądź otwarte, ale najważniejsze to to, żeby głęboko oddychać, głęboko, jak tylko możesz. Startujemy! Wdech. Wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, głęboko, wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, zrelaksuj się, wdech. I wydech, wdech, 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 i wydech, wdech. I wydech, głęboko, wdech, i wydech, wdech, i wydech, wdech, i wydech, lecimy, wdech, i wydech, wdech, i wydech, wdech, i wydech, wdech, i wydech, wdech. I wydech, jeszcze pięć, wdech, i wydech, wdech, i wydech, wdech, i wydech, wdech, i wydech, i ostatni raz głęboko, wdech, i wydech, i zatrzymaj teraz, zatrzymaj oddychanie. Spokojnie, cały twój organizm jest dotleniony, dwutlenek węgla usunięty, więc możesz trzymać. Zrelaksuj się. Za chwilę możesz poczuć lekkie mrowienie, możesz poczuć się troszeczkę, że wiruje ci coś w głowie, ale to jest wszystko normalne. Więc spokojnie, zrelaksuj się i skup się teraz na swoim organizmie. Być może poczujesz, jak krew przepływa w twoich żyłach. To jest jakaś forma medytacji, więc zrelaksuj się. Wytrzymaj ile możesz. Możesz albo przyspieszyć ten moment, kiedy już nie dasz rady absolutnie wytrzymać bez oddychania, albo możesz zapauzować, jak wydaje ci się, że wytrzymasz dłużej. Jeszcze chwilka, już mamy prawie minutę i zaraz startujemy. Okej. I teraz głęboki wdech i trzymaj. Trzymaj. I wydech. I jedziemy jeszcze raz. I lecimy. Runda druga. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Głęboko. Wdech i wydech,
Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Zrelaksuj się. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Głęboko wdech i wydech. 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 Ostatnie trzy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Głęboko wdech i wydech. I stop. Twoje płuca są teraz puściutkie, bez powietrza, ale twój organizm jest znakomicie dotleniony, więc zrelaksuj się. Jeśli masz oczy otwarte, skup się na jakimś jednym punkcie, zobaczysz, że będzie ci bardzo łatwo to zrobić. Albo możesz zamknąć po prostu oczy, albo skupić się też na swoim ciele. Pamiętaj. Bez jakiegoś wysiłku. Po prostu zrelaksuj się. W momencie, kiedy poczujesz wielką potrzebę oddychania, weźmiesz głęboki wdech, więc będziesz przyspieszyć tą część albo zatrzymać ją, jeśli chcesz wytrzymać dłużej. Ale już powoli zbliżamy się do minuty. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka. I głęboki wdech. I trzymaj, trzymaj, niech ten tlen się wpompuje w cały twój organizm, w każdą komórkę. Trzymaj, trzymaj. I wydech. I lecimy, runda trzecia. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. Głęboko i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech głęboko i wydech. Wdech 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 i wydech. Ostatnich 10. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Głęboko wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatnie trzy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I ostatni. Wdech i wydech. I trzymamy. Na wydechu. Twoje płuca są puściutkie, ale organizm ma wystarczająco tlenu. Poczuj. Poczuj się w środku. Skup się na swoim organizmie. Na krwi, która przepływa przez niego teraz.
poczuj, jak głęboko relaksujesz się. Jak cały twój organizm czuje się coraz lepiej. Pozwól swojemu organizmowi, żeby naturalnie wrócił do swojego balansu. Więc trzymaj jeszcze 20 sekund, jeśli potrafisz. I jeszcze chwileczka dosłownie. Zrelaksuj się. Poczuj się wspaniale. I uwaga, głęboki wdech. I trzymaj. Poczuj, jak tlen pompowany jest do każdej komórki twojego ciała. I wydech. Gratulacje. No właśnie, mam nadzieję, że ci się podobało, że już czujesz się mega zrelaksowany, ale z drugiej strony masz wyższy poziom energii, czyli masz energię do działania, ale ona jest ukierunkowana w jakieś miejsce, nie kotujesz już się w swojej głowie. To jest piękna metoda, można to stosować i nawet trzeba codziennie, albo dla ambitnych kilka razy dziennie w razie potrzeby, ale już raz dziennie wystarczy, żeby właśnie mieć fantastyczne efekty. Czyli jak to robisz? Po prostu, no tak jak ty na tym ćwiczeniu, 30 głębokich wdechów i wydechów, powolnych, głębokich, z dłuższym wydechem, do tego później na ostatnim wydychasz powietrze, ale bez większego wysiłku, trzymasz w ten sposób puste płuca, ile jesteś w stanie, przeważnie 30 sekund, 45 sekund, minuta, półtorej minuty, słyszałem i o takich, co 2-3 minuty wytrzymają, ale to nie chodzi o wyścigi, po prostu wytrzymaj, ile potrafisz, w pewnym momencie poczujesz po prostu tą wielką chęć do tego, żeby zacząć z powrotem oddychać, to wtedy bierzesz głęboki wdech, trzymasz 15 sekund i całość powtarzasz 3 razy. No banalne, ale działa. No i dlaczego działa? Działa, bo ma podstawy naukowe. Dr. Stan Ekberg właśnie przebadał tą metodę, przebadał tego typu system oddychania i wytłumaczył, w jaki sposób to funkcjonuje, dlaczego my się po tym dobrze czujemy, dlaczego ma to bardzo zbawienny wpływ na nasz organizm. I podzielę się z tobą tym, co on wymyślił. Popatrzcie, no raczej nie wymyślił, tylko tutaj, no wybadał. Więc popatrzcie, mamy autonomiczny system nerwowy. To jest ten system nerwowy, który odpowiada za wszystkie procesy w twoim organizmie, które są no w większości niezależne od ciebie. Takie jak na przykład, no ciśnienie krwi. To, że bije serce, nie jest zależne od ciebie. To, jakie masz ciśnienie krwi, nie jest zależne od ciebie. Twoje trawienie, no nie musisz myśleć o tym, żeby coś strawić, prawda? Twój układ odpornościowy też jak niejako działa samodzielnie. Więc wszystkie te układy i jeszcze wiele innych działają po prostu bez naszej świadomości. I ten system nazywa się autonomiczny system nerwowy. I teraz jego możemy sobie podzielić na dwa typy. Jest współczulny i przywspółczulny. Ja wiem, że słyszycie to i coś ci się w głowie teraz otwiera. Kurde, pamiętam, jak w podstawówce musiałem ryć to na pamięć. Nie miałem w ogóle pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. No, to nie ten film, to nie te wspomnienia. Więc to są już, obiecuję ci, że powiedzmy, jedne z ostatnich trudnych słów, które pojawią się w dzisiejszym filmie. Ale trzeba to powiedzieć. No jest po prostu ten współczulny i przywspółczulny. I one działają w równowadze cały czas. Czyli tak, jakbyś miał po prostu huśtawkę. Jeden idzie do góry, to drugi idzie w dół. Tak, jakbyś miał w samochodzie gaz i hamulec. No nie możesz równocześnie przyspieszać i zwalniać, prawda? Więc, no chyba, że wciśniesz obydwa pedały, no to wtedy wpadniesz w poślizg. Natomiast w naszym organizmie po prostu jak jeden rośnie, to drugi opada. No i teraz ten współczulny to jest taki, no powiedzmy, związany z systemem ucieczki bądź walki w naszym mózgu. Czyli jest to bardzo pierwotny, zresztą obydwa mechanizmy są bardzo pierwotne, natomiast tutaj chodzi o ucieczkę bądź walkę. Czyli współczulny podnosi naszą aktywność w stosunku do świata zewnętrznego. Czyli działa jak alarm, system alarmowy. Tak jak nagle by ci wyskoczył jakiś samochód na drogę, jak jedziesz, albo nagle w lesie cię niedźwiedź zaatakował, to wtedy włączy się ten współczulny, nie? System. No i co on powoduje? Powoduje, że wzrasta ciśnienie krwi, podnosi się twój puls, podnosi się poziom kortyzolu, adrenaliny, czyli hormonów związanych właśnie z tą no, walką, ucieczką, z jakąś aktywnością alarmową, awaryjną. Podnosi się poziom cukru, skupienie idzie na zewnątrz, czyli na zewnątrz, na jakieś niebezpieczeństwa, które są dookoła ciebie. I równocześnie ten układ no, aktywuje się, kiedy robimy wdech, czyli kiedy wpuszczamy tlen do naszego organizmu. Równocześnie, gdy wpuszczamy właśnie ten tlen, no to ciśnienie nasze krwi na chwilkę rośnie.
Czyli przy wdechu ciśnienie troszeczkę rośnie, przy wydechu troszeczkę opada. No i to jest pierwszy, to jest ten współczulny i jest przywspółczulny, czyli ten przeciwny do niego. No i ten drugi, to bardziej skupiony jest na wewnątrz twojego organizmu, czyli on bardziej skupia się na trawieniu, jedzeniu, odpoczynku, aktywności seksualnej. No i podczas, wtedy kiedy on się aktywuje, to maleje ciśnienie krwi, maleje twój puls, obniża się poziom kortyzolu, adrenaliny, czyli tych hormonów właśnie, które tamten odpalił. Skupiasz się wtedy na wewnętrznych procesach, no i to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, przy wydechu, czyli jeśli wypuszczasz dwutlenek węgla ze swojego organizmu, ciśnienie troszeczkę na chwilę opada, to jest badane już bardzo dawno temu. Ciekawa sprawa, sam nie wiedziałem o tym wcześniej, kiedy dr Sten Ekberg o tym powiedział. No, więc jeden układ mamy taki, który podnosi naszą aktywność, sprawia, że jesteśmy podkręceni, ale no to równocześnie jest taki stan alarmowy, czyli nasz organizm jest troszeczkę wycieńczony, a drugi po prostu opada, sprawia, że się uspokajamy i możemy się skupić na tym, co przyjemne. No i teraz tak, większość ludzi niestety dużo bardziej aktywuje sobie ten pierwszy układ, ten współczulny, ten alarmowy. Czyli żyją cały czas w stresie, powodują permanentny stres w swoim organizmie. Nie taki na chwilę, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, tylko permanentny stres. Wszystkim się przejmują, oddychają bardzo płytko, nie pozwalają, żeby dwutlenek węgla wyszedł z naszego organizmu w odpowiednich ilościach. No i niestety pojawia się wtedy takie błędne koło. Bo popatrz, jesteś w stresie, co powoduje, że szybko oddychasz, płytko oddychasz bardzo, nie usuwasz CO2 z organizmu, co powoduje jeszcze większy stres. I później ten stres powoduje jeszcze gorsze wdechy i wpadasz w takie błędne koło. A jeśli nagromadzi się zbyt duża ilość CO2, to twoja krew bardziej przyjmuje odczyn kwasowy. Bo jest taka substancja, która się wytwarza z połączenia CO2 z wodą, H2CO3, ale już to nie mówmy o takich pierdołach z chemii ze szkoły, nie? Więc chodzi o to generalnie, że to CO2 nie jest dobre, kiedy nagromadzi się w twoim organizmie. Chodzi nam, żeby je wypuszczać, oczyszczać organizm z tego CO2, a dostarczać oczywiście jak najwięcej tlenu. I teraz przy metodzie Wima Hofa, kiedy my robimy bardzo głębokie wdechy i wydechy, które, tak jak powiedziałem wcześniej, wydechy troszeczkę, żeby były dłuższe niż wdech, to sprawiamy, że oczyszczamy ten swój organizm właśnie z dwutlenku węgla, z CO2. Wpuszczamy duże ilości tlenu przez tych 30 wdechów, czyli dotleniamy cały organizm i równocześnie usuwamy więcej niż normalnie na co dzień tego CO2 z naszego organizmu. Dlatego właśnie jesteś w stanie później wytrzymać bez oddychania pół minuty, minutę, a niektórzy dwie albo trzy. Ponieważ tak naprawdę ten odruch, że chcesz oddychać, kiedy przestaniesz, on jest nie tyle związany z tym, że brakuje ci tlenu, tylko jest związany z tym, że masz za dużo CO2 w organizmie. Czyli jeśli my to CO2 usuniemy przez tych 30 wdechów, to później jesteś w stanie to wytrzymać. Dodatkowo tak samo, jak powiedziałem wcześniej, tlen sprawia, że nasza krew jest bardziej alkaliczna, CO2, że jest bardziej kwasowa, czyli bardziej oczyszczamy z tego kwasu po prostu swój organizm. Można powiedzieć, że ten odczyn po prostu się zmienia. To też jest udowodnione naukowo, dotarłem do fantastycznych badań. Ale co się dzieje później, kiedy my wstrzymujemy ten oddech? Rośnie poziom hormonu wzrostu, czyli HGH. To jest jedna z substancji, którą ówcześni kulturyści pakują sobie strzykawkami po prostu, żeby rosnąć, żeby ich mięśnie rosły, żeby cały organizm się szybciej regenerował, czyli bardzo dobra substancja. Oczywiście ona jest bardzo dobra, kiedy jest naturalnie wytwarzana, bo jak ją dostarcza z zewnątrz w dużych ilościach, zbyt dużych, to jest bardzo szkodliwa. Natomiast ten naturalny hormon wzrostu jest dla nas bardzo korzystny. Wpływa właśnie na regenerację, oczyszczenie organizmu. No i udowodnione jest, że wzrasta właśnie podczas tego wdechu, tu też do fajnych badań naukowych dotarłem, że wzrasta poziom hormonu wzrostu od 1,5 do aż 6 razy niż normalnie. Czyli naturalnie po prostu kreujesz sobie w organizmie sterydy, które, tak jak mówię, wpływają na regenerację wszystkiego, wszystkich twoich organów, po prostu ten organizm lepiej funkcjonuje. Czyli co dzięki temu mamy, dzięki temu oddychaniu? No mamy właśnie ten reset naszego mózgu, ponieważ na chwilę, kiedy nie oddychamy, kiedy czujesz, zaczynasz czuć tą chęć do oddychania, w tym momencie twój organizm wchodzi na chwilę w ten mechanizm ucieczki bądź walki, czyli on się nie skupia wtedy na tym, czy wyłączyłeś żelazko na przykład w domu, że masz problemy z urzędem skarbowym, że nie wyniosłeś śmieci dzisiaj, że zapomniałeś dziecko odebrać ze szkoły wczoraj. Tylko skupia się na tym, że potrzebujesz oddychać. I dzięki temu właśnie ten umysł się resetuje, oprócz tego cały twój organizm po prostu funkcjonuje lepiej, lepsza równowaga jest hormonalna, co wpływa znakomicie na twoje życie. Więc to jest pierwszy nawyk, ale od razu idąc za ciosem, ja wprowadziłem też drugi nawyk.
Ale zanim do niego przejdziemy, to koniecznie chcę Cię zaprosić na webinar, darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę dla Was w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Będzie to szkolenie na temat tego właśnie, jak zbudować bardzo dobre nawyki, które będą Ci pomagać w życiu i jak pozbyć się tych złych nawyków. Także od razu zapisz się, linka masz pod tym filmem, w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu, zresztą wyzwanie90dni.pl/webinar. Skorzystaj, szkolenie jest darmowe, bezpłatne, przez internet wystarczy być, więc ustaw sobie alarm w telefonie, no bo to jest o 10 w niedzielę, ale jeszcze jedno szkolenie poprowadzę też w tą niedzielę o 13, a będzie to szkolenie o tym, jak znaleźć pomysł na biznes. Fantastyczne szkolenie dla wszystkich z Was, którzy chcecie znaleźć dodatkowe źródło dochodu do swojego etatu, czy jak jesteś uczniem, studentem, czy chcesz znaleźć sobie dodatkowe źródło dochodu, ale tak samo też dla tych, którzy już mają biznes, chcą rozszerzyć działalność. Bardzo, bardzo wartościowe szkolenie za free o 13 w niedzielę. Też się zapisz, wyzwanie90dni.pl, akademia-biznesu. Masz linka też pod spodem w komentarzu czy w opisie. Zapisz się i dopiero wtedy oglądaj ten film. No, a jak już się zapisałeś, to jeszcze mam do Ciebie prośbę. Wbij łapę w górę teraz, jeśli uważasz, że to, co robię, jest wartościowe, i subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zaznacz sobie taki dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, jak wrzucam nowe filmy, czy jak robię transmisję na żywo. Skorzystaj z tej wiedzy, którą daję Wam tu za darmo. Wbijaj łapy w górę, zawsze pod moimi filmami i usubskrybuj kanał. No i oczywiście napisz też w komentarzu, jak się czujesz po tym oddychaniu, jak się czujesz po drugim nawyku. No a właśnie, przechodząc do drugiego nawyku. To są lodowate kąpiele. Lodowate kąpiele. Co one z kolei wprowadziły w moim organizmie? Ja dosyć dużo trenuję. Może nie wyglądam, ale dosyć dużo trenuję. Kondycję mam fantastyczną, więc trenuję jakieś 8-9 godzin tygodniowo. Treningi moje to jest jakieś 1,5 godziny dziennie, średnio coś takiego. I teraz robię, na przykład ostatnio robię na przemian, to jest jeden dzień na przykład na bieżni, 1,5 godziny na bieżni czy coś takiego, jeden dzień siłownia, jeden dzień bieżnia, siłownia, bieżnia, siłownia. No i sprawiło to niestety, że nie wiem z jakiego powodu, pojawiły się jakieś stany zapalne w moich stawach. Tak naprawdę zacząłem właśnie wprowadzać te lodowate kąpiele, bo poszedłem do lekarza, zbadali mnie, że nie mam żadnego reumatyzmu czy czegoś takiego. Natomiast niestety, nie znaleźli przyczyny, czemu mnie te stawy bolą. Robiłem sobie przerwy, żeby się nie przetrenować, brałem różne jakieś tam suplementy, próbowałem brać i niestety to nic nie działało, nie? No więc stwierdziłem, że spróbuję tych lodowatych kąpieli, ponieważ no, Wim Hof twierdzi, że one właśnie stany zapalne potrafią obniżyć. No i co zauważyłem po kilku tygodniach tych właśnie lodowych kąpieli? Zauważyłem, że mam dużo większą energię, że mam mniejszy ból stawów. No, to bardzo pomogło, czyli rozwiązało ten mój problem. Oprócz tego zmniejszyły się właśnie te stany zapalne i też lepsze skupienie. Czyli jak robię sobie taką, jak ja to robię, idę na trening na przykład na bieżni, robię takie kąpiele 3 razy w tygodniu, mniej więcej, czyli tak, staram się co drugi dzień, robię sobie trening na bieżni 1,5 godziny, czyli jak jestem rozgrzany w tym momencie, wrzucam sobie do wanny, no, 10 paczek lodu albo 5 paczek lodu i takie żona mi teraz w worku zamraża wielkie kule lodowe, bo tu za szybko ten lód topnieje normalny, więc wrzucam coś takiego do wanny, no i robię sobie teraz około 7 minut po prostu w takiej kąpieli, leżę zanurzony praktycznie cały. Cały, no bo tyle, ile się w wannie zmieści wody. I no, mi to bardzo pomogło, bardzo pomogło. Przede wszystkim mam no mega energię po tym, bo czuję po prostu po takiej kąpieli, wyskakuję, jestem po treningu, a mam więcej energii, jeszcze 3 takie treningi mógłbym zrobić. Siadam, mega fajne skupienie, więc też czuję się po tym fantastycznie, pomijając ten fakt, no, że rozwiązało to problem ze stawami. I teraz popatrzcie, jak wyglądają podstawy naukowe tego. Przede wszystkim właśnie jest to zaplanowany, krótkotrwały stres dla Twojego organizmu, co buduje odporność. Nasz organizm nie lubi długotrwałego stresu, stresu chronicznego. On nie jest dobry, bo organizm wtedy nie ma czasu się dostosować, nie ma czasu urosnąć, być lepszym, czyli po prostu się wyniszcza. To jest tak jak przetrenowanie. Więc możesz się właśnie przetrenować w sporcie i w ten sposób zniszczyć organizm, bo on nie ma czasu na regenerację, ale tak samo psychicznie. Psychicznie też, jeśli jesteś w ciągłym stresie, twój organizm zacznie upadać i wszystkie jego elementy, nie tylko psychika, ale później zaczyna ci się psuć wszystko w środku. Więc ten krótkotrwały stres jest dobry, jest naturalny dla naszego organizmu, bo zawsze to mieliśmy. Zawsze mieliśmy jakieś sytuacje, a dawniej było ich więcej niż teraz, w których musieliśmy no, przez minutę, parę minut, 5-10 minut naprawdę dać siebie wszystko. Byliśmy na podkręconej energii, uciekając gdzieś, polując, robiąc inne rzeczy, walcząc gdzieś z innym plemieniem.
Więc to jest coś, do czego nasz organizm był przyzwyczajony. Jest to zdrowe, jest to konstruktywne, organizm staje się dzięki temu silniejszy, lepszą ma odporność, lepiej wszystko funkcjonuje. I teraz jak podchodzi do tego nauka? W jaki sposób również tutaj pan dr Stan Ekberg wytłumaczył no właśnie te pozytywne efekty działania kąpieli lodowych? No to przede wszystkim właśnie, no to jest ten zaplanowany i krótkotrwały stres, który powoduje odporność naszego organizmu. Czyli stajesz się dzięki temu silniejszy. Również psychicznie to dobrze wpływa, o tym mówił Wim Hof, że w ciągu dnia później jesteś bardziej gotów stawić czoła różnym problemom. Bo ty sam na przykład z rana, wiadomo, taka, no dla mnie akurat te lodowe kąpiele są, w ogóle ja nie czuję prawie zimna. Bo to już jest tak zimno, że już nie czujesz zimna. Natomiast samo wejście po prostu do tej kąpieli, no to jest coś, powiedzmy, no nie do końca przyjemnego. Są przyjemniejsze rzeczy w życiu. Mi to sprawia radochę, bo lubię stawiać czoła różnym wyzwaniom. Natomiast no dla większości ludzi nie jest to super przyjemna sprawa. Ale właśnie dzięki temu budujesz w swoim mózgu mechanizm tego, żeby radzić sobie z problemami. Żeby stawiać właśnie czoła różnym wyzwaniom. Jest to podświadomy mechanizm, który później fajnie się odzywa i też zauważyłem, że faktycznie ma takie działanie. Druga rzecz to jest to, że rośnie na chwilę ciśnienie. Czyli na tych parę minut, kiedy jesteś w wodzie, tu trzeba uważać. Nie przesadzić. Bo no, różna literatura mówi tutaj, że do 15 minut to jest maksimum. Czyli nie rób dłużej niż 15 minut. A też na początku nie zaczynaj od 15, tylko zacznij od 2, 3, 5. Przyzwyczajaj stopniowo organizm. Daj mu czas, żeby on się dostosował do tych zmian temperatury. Natomiast dzięki temu właśnie kurczą się w tym zimnie twoje naczynia krwionośne. Nabierają elastyczności. Dzięki temu, Michał twierdzi, później spoczynkowy puls opada. Można rozwiązać w ten sposób problemy z wysokim ciśnieniem. Tak samo? No bo cały organizm po prostu lepiej funkcjonuje, cały układ krwionośny lepiej funkcjonuje. Kolejna rzecz to jest znowu hormon wzrostu. Tutaj też wydziela się ten hormon wzrostu właśnie po to, żeby organizm zaadaptował się do nowego jakiegoś stresu. No i kolejna rzecz to jest to, że przerywa pewne schematy myślenia, czyli znowu jest ta sama reakcja, co przy tym oddychaniu. Czyli włącza się mechanizm ucieczki bądź walki i niejako resetuje twój mózg. Jak byłeś wcześniej zapętlony przez ileś minut, godzin, albo czasem dni, albo tygodni na jakimś myśleniu, w jakichś, wiesz, stanach depresyjnych, Wim Hof tutaj twierdzi, że dzięki tym metodom jest w stanie wyleczyć różne choroby psychiczne. Trwają badania właśnie na całym świecie teraz na ten temat, więc może to mieć dobre podłoże. Natomiast ja zauważyłem no, w 100%, że po prostu resetuje ci się mózg. Nawet jak się czym przejmowałeś, to po tym oddychaniu czy po takiej lodowej kąpieli nie pamiętasz w ogóle, co to było. Możesz zacząć na nowo, myśleć, ułożyć sobie, skupić się na rzeczach, które dla ciebie są ważne, a nie na tym, gdzie tam gdzieś twój mózg się zapętlił w czymś. Więc działanie tych dwóch nawyków znakomite, polecam wam, moi drodzy. Możecie wracać do tego filmu, nagrałem tutaj dla was właśnie na samym początku filmu te oddechy, więc możecie sobie z tego korzystać. Tak jak mówię, w tej części na przykład, kiedy wstrzymujemy oddech, ja tutaj zrobiłem minutę, natomiast wy możecie sobie przewinąć po prostu, jeśli dla was to jest za dużo na początku. Dla mnie też czasem to zależy po prostu od dnia, od stanu. Czasem jestem w stanie 40 sekund wytrzymać, czasem minutę 20, czasem 30 sekund tylko, więc tak jak mówię, to nie są wyścigi, to nie są wyścigi, tutaj po prostu obserwuj swój organizm, zrelaksuj się, czuj się dobrze z samym sobą i pozwoli dostosowuj swój organizm do tych nowych nawyków. Natomiast polecam wam spróbować, moi drodzy, raczej nic złego się nie stanie. Oczywiście zimne kąpiele nie są dla osób, które mają poważne problemy zdrowotne, choroby układu krwionośnego, poważne z sercem i tak dalej, to nie powinniście się bawić w lodowe kąpiele. Natomiast oddychanie raczej nikomu nie zaszkodzi, chyba że będziesz to robić, ja czasem robię w basenie, bo ja jestem hardkorowiec, natomiast raczej nie róbcie tego w basenie, czy prowadząc samochód, czy coś, bo czasem przy tym oddychaniu możesz poczuć się lekko, możesz wręcz zasłabnąć, jak niektórym może się zdarzyć coś takiego. Więc lepiej po prostu gdzieś wygodnie siedzieć czy leżeć sobie, że jak coś by się poczujesz słabo czy coś, no to nic się nie stanie złego. No, także korzystajcie i czekam w komentarzach, moi drodzy, na wasze efekty. Na wasze tutaj właśnie efekty tych dwóch nawyków. Więc do zobaczenia w niedzielę na tych dwóch szkoleniach. Jeszcze raz przypominam, łapa w górę, subskrypcja. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!